Skończyłeś pracę? Proszę, daj już skladerku. Pokazywałam widzom, jaką maszyną jeździsz w pracy. Jeszcze maszynę pilnuję. Pilnuję tego kurwa, na co wziąłem. Nie wiem, kochani, mi się wydaje, że on ściemnia. Kazał mi przyjechać do niego po pracy i powiedział, że tu praca. A tu jest kamień. Widziałam w tym kamieniu tego leścia, śmiech na sali. Tam będzie, to zaraz będzie... pojazdu. To jest śmieszna katastrofa. Słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten filmik zawsze mnie rozbawia każdego dnia, odkąd go opublikowałem. Słuchajcie, jest wcześnie rano, 7 rano, piję poranną kawkę. I co? Piątek, 5 junio, wspaniały dzień dla nas wszystkich. Robię podsumowanie tygodnia i tym się teraz właśnie zajmę. Słuchajcie, pierwsze co? Karta płaczu. Zobaczymy, co tam Alinka wymyśliła. Karta płaczu jest. Lista zakupów, artykuły spożywcze, czyli żarcie. Chemia, kosmetyki. Dobra. Kuchnia 25 funtów, toaleta 15, salon 10, piętro 30. No bo wiadomo, Alinka mieszka na piętrze, no to co zrobić? Co trzeba zrobić? Tak, 140 funtów, zwariowała. To wszystko te piętro. Kasa jest. Jest kasa. Kasa z YouTube. Siedem razy dwa. 140. Liciara. 140 jest. Gitara. I serduszko dla Alinki. Alinka jak przyjedzie dzisiaj, bo ma, jest na urlopie, przyjedzie, zobaczy i się ucieszy. O, to jest to. Dalej. Piotruś. Słuchajcie, kochani widzowie, drodzy widzowie, wariatunie, wariatusie. Piotrek, który założył swój kanał, kanał religijny, taki pomocowy, będzie link w opisie. Słuchajcie, wysłał nam cudowne medaliki, w co Alinka bardzo wierzy, że te medaliki przynoszą szczęście i w ogóle chronią. Będziemy nosić. Oczywiście zapraszam też w najbliższą niedzielę, kochani, od publikacji tego filmiku na obejrzenie filmiku z otwarcia tej paczki. Następna sprawa, też tutaj coś widzę, jest bardzo zaznaczone. Włożymy to, żeby się nie zgubiło. Koncert życzeń, co to... Słuchajcie, to do Basi, do Baśki tam na kanał, słuchajcie, do Kazi, Basi, Kazia, tam Wandzi, Tereski. Oni tam fajnie śpiewają. Ja się oczywiście do Basi zgłoszę, pozdrawiam Basię. Słuchajcie, wchodźcie na Barbara Kirpsza na Facebooka, ona fajnie śpiewa, tutaj jest właśnie koncert. Coś mi tam mówiono, ktoś do mnie dzwonił, ja tych telefonów trochę mam, więc powiem wam, że z Basią się skontaktuję, jak skończę nagrywać, bo to jest na pewno ważne. Nie no, muszę jeszcze posłuchać. To zaraz będzie Ale weź, to jest śmieszna, jaka praca. Pilnowanie pojazdu. Taka foga się trafiła i wszystko. Myślałem, że dzisiaj będę podgarniał znowu pod tą maszynę. Ale w koszuli się ubrałeś, no, do słuchaj, pracy. Jak zobaczyłem poskot i zdjęcie, mówię, to co do innego. Sobota, zaraz fajrant. Słuchajcie, kochani, też nawiązując do tego filmiku, to jest filmik humorystyczny, specjalnie nagrany z wycieczki, z wycieczkuni, gdzie za nim go sobie spacerowaliśmy. Wysiedliśmy na pierwszej lepszej stacji, zauważyłem tą maszynę. I po prostu taka wenna twórcza, spontan. Po przeczytaniu bodajże 40 komentarzy, no słuchajcie, no, jesteście pozytywnie zakręceni, no nie trzeba kończyć szkoły autorskiej, żeby odegrać taką scenkę, gdzie była niewielokrotnie grana, przemyślana. Ja wam powiem tak, no, w internecie są najlepsi, od
dlaczego tak mówię najlepsi, bo bardzo dużo o nich gadają. No to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, a dziękuję przede wszystkim swoim subskrybentom, których jest już ponad 14 tysięcy. Myślę, że będzie nas więcej, bo będziemy kręcić naprawdę fajne, pozytywne, przemyślane też filmiki. Będziecie o tym wiedzieć, czy to jest reżyserka, czy to jest spontan. To akurat był spontan taki, że wlazł mi do głowy, mówię, a wszyscy o pracy, a ten nie pracuje, weź się za roboty nie robię. No słuchajcie, pracuję, Alinka sobie też pracuje, we dwoje nam jest lżej. Mamy na podstawowe rzeczy, które są bardzo ważne w naszym życiu. Jest czas na zabawę, jest czas też na wydatki, trochę zostało. Trochę na długi, ale to długi takie, które mamy u Pana Boga, więc będziemy je spłacać. I co niektórzy też będą spłacać swoje długi, także no, to koło się kręci. Kochani, ja dokańczam pić kawkę. Posłuchajmy jeszcze tego wspaniałego, zakręconego wariata. Ale co? Przy samej stacji. No, tak jak Wam powiedziałem, przy samej stacji, bo akurat zauważyłem, pociąg stanął, siedzieliśmy przy drzwiach. Także jeszcze raz powtarzam, filmik humorystyczny i dla tych fajnych, zakręconych hejterów. Hejka, hejka, Alinka Śmiejka w jej imieniu. Pozdrawiam. I kochani, przechodzę teraz do podziękowań prywatnych. Bardzo serdecznie dziękuję swojej mamie, siostrze Ali, która też na pewno obejrzy ten filmik. Całuski, Ala. Kochani, Karolowi, Oli, Emi, mojej niedoszłej żony, bo poznałem Alinkę. Karolek będzie wiedział, o co chodzi. Słuchajcie, a przede wszystkim chciałbym podziękować cioci Ani, która wspiera mnie od samego początku. Tante, ich liebe dich, ich vielen, vielen danke. Kochani, tym miłym akcentem dla cioci Ani, serduszka. Bardzo serdecznie dziękuję, oglądajcie, a będzie się działo. Pozdrawiam.